Gillette has invented a revolutionary new shaving system that's different from any razor you've ever used. First, to shave you close, we put in our finest blades. And then to shave you even closer, we put in another one. That's right, two set blades, locked forever into place in this replaceable cartridge. Gillette introduces the world's first razor with two separate blades. The new Gillette Track 2. Why two blades? To get whisker one blade could miss. You see, the first blade gets most of your whisker. Then the second blade gets whisker the first blade leaves behind. It's the best new idea in safety razors in over 50 years. The new Gillette Track 2 twin blade shaving system with five cartridges in an automatic dispenser. It's one blade better than whatever you're using now. Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu, które będzie inne niż wszystkie, ponieważ po pierwsze jest z Australii, bo takich produktów dzisiaj będę używał, ale też produkty, narzędzia użyte przeze mnie do golenia również będą bardzo nietypowe, tak jak nietypowymi są produkty właśnie pochodzące z Australii, z kraju kangurów i misiów koala, także myślę, że dzisiaj to będzie ciekawy odcinek i muszę przyznać, że jest to produkt, z którym tak naprawdę jeszcze się nie spotkałem na swojej golitkowej drodze. Spotykałem się z tymi produktami od nich, konkretnie jeśli mowa tutaj o pomadach, a mam na myśli markę Uppercut Deluxe. Firma pochodząca z Australii, mająca swoje oddziały na całym świecie. Jak widzicie, u mnie paczka od Uppercutów jest zapakowana w taki gustowny, czarny, powiedziałbym matowy karton. Po otwarciu ukazuje się takie oto dobrocia. Dobrocia składające się z przede wszystkim instrukcji oraz nazwy ich najnowszej, powiedziałbym, linii golitkowej, czyli Uppercut Shave Range. Postaram się to jakoś tutaj Wam wszystkim wytłumaczyć, co oni mają takiego na myśli. W skład zestawu wchodzi Deluxe Shave Cream w takim oto czarnym, również matowym, nic nie mówiącym nam słoiku, bardzo fajnie wyglądającym, prostokątnym, oraz pozwólcie, że ogarnę ten karton w tej mojej małej łazience, by tutaj nic się z tym nie zadziało. Oraz woda kolońska po goleniu, również marki Uppercut Deluxe. I ten produkt, nic by dziwnego w nim nie było. No bo woda, jak to woda po goleniu, będzie używana tak jak zawsze na moich filmach. Ale bardzo kontrowersyjnym produktem jest ten oto krem do golenia. I tutaj należy przywołać przede wszystkim kanał mojego znajomego, konkretnie Pomadowy. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. On ostatnio nagrywał taki film, bo ja również śledzę jego kanał, więc od razu rzuciło mi się to do oczu. Obejrzałem jego odcinek właśnie z produktami Uppercut Deluxe, gdzie on, mając taki krem do golenia, właśnie mówił, że nic się z tym nie da zrobić przy pomocy pędzla. Więc mówię, ciekawe, ja lubię takie produkty, które są nieoczywiste, które są troszeczkę trudniejsze do ogarnięcia, no ale ten naprawdę muszę przyznać, że no, dał mi tutaj troszeczkę do namysłu. No i tak, sama etykieta na temat Shave Range, widzicie, prezentuje się w ten sposób. Tutaj widzimy pana golącego się maszynką. Mamy w ich całej serii, że tak powiem, goleniowej, najpierw coś, co nazywa się takim oczyszczaczem, takim żelem lub jakimś takim z węglem, żelem do oczyszczania skóry przede wszystkim. I tutaj widać, jak to się prezentuje z zieloną herbatą i ogórkiem. Ja co do
do takich żelów mocno oczyszczających, to jestem mocno uprzedzony, ponieważ moja skóra, tak powiem, nie znosi aż takich, takich kosmetyków. No i występuje w ich ofercie również Clear Shave Gel. Clear, czyli taki transparentny żel do golenia, do podgalania zapewne konturów, jeśli chodzi o brody. Dodatkowo w ich ofercie występuje również balsam po goleniu. Ale tutaj na drugiej stronie tymczasem ukazuje się nam taki ciekawy pan trzymający pędzel w dłoni i widać, że nanosi on ten krem na twarz, również nabiera go pędzlem do golenia, no ale nie dajmy się zwieść. Tutaj niestety nie zdziała on wielkich rewolucji, ale to już za chwilę. Oczywiście po goleniu mamy wodę po goleniu, która tutaj opisuje swoje właściwości, zapachy, czym jest inspirowana, że posiada dość niską zawartość alkoholu, która jest polecana przede wszystkim dla ludzi ze skórą wrażliwą, więc ja dzisiaj sobie bardzo chętnie tego użyję i podzielę się z Wami moimi wnioskami. Także tak prezentuje się ten prospekt od Uppercut. Ja posiadam w swojej kolekcji tylko te dwa produkty, bo najbardziej one mnie zainteresowały. I tutaj muszę Wam przyznać, że sam krem do golenia naprawdę muszę powiedzieć, że była to bardzo ciekawa przygoda, jeśli chodzi o samo używanie tego kremu, ponieważ krem po odkręceniu charakteryzuje się bardzo ciekawym zapachem. Zapachem, który znam na przykład z prorazo zielonego. Jest to mentol, eukaliptus. Naprawdę bardzo taki odświeżający zapach. Troszeczkę jak właśnie pre-shave z zielonego prorazo. Tak najkrócej bym go scharakteryzował. Ale na opakowaniu napisano, że jest to Deluxe Shave Cream, czyli coś, co będzie niesamowicie luksusowe, które daje Rich and Creamy Lather for Smoothing Shave, czyli daje nam gładką i kremową pianę dla wspaniałego efektu, dla samego gładkiego golenia. Tutaj na spodzie jest ukryta instrukcja, którą po długim czasie znalazłem i tutaj polecam wszystkim tym, którzy skuszą się na taki produkt i zechcą go mieć go w swojej kolekcji, no to mówię, że jest tutaj ukryta instrukcja pod spodem. Ale tymczasem, skoro nawiązuję do bardzo nietypowego produktu, no bo powinienem mieć teraz pędzel, nałożyć odrobinę na skórę, zacząć wyrabiać, ale niestety z tego kremu nic się nie da wyrobić. Ale teraz na chwilę przerywam i pozwólcie, że przedstawię Wam dzisiejszego bohatera odcinka, również bardzo nietypowego, bardzo, że tak powiem, rewolucyjnego jegomościa, ponieważ zrewolucjonizował on cały rynek do golenia. No, jego premiera, tego gościa, a konkretnie mowa tutaj o Gillette G2, które mieści się w takiej oto, w takim oto blistrze. Gillette G2 zapoczątkowane zostało zaraz w roku 1971, bo wtedy miała ona premierę, ta oto, powiedziałbym, dość ekscentryczna maszynka i dość ciekawa. I muszę przyznać, że był to początek końca. Początek końca przede wszystkim maszynek na żyletki, które ja tak sobie bardzo cenię, ale w obecnym czasie, czyli w latach 70., jak opisują to Amerykanie, w czasach wielkiego kryzysu, ta maszynka była pewnym wybawieniem, ponieważ jej pierwowzór, czyli maszynka, jeśli dobrze pamiętam, Techmatic, była przebajerowana, że tak powiem, przekombinowana właśnie konstrukcyjnie i ona nie spełniała swojego zadania, miała dość takie drogie te wymienne ostrza, no bo Techmatic była pierwszą maszynką, która była na kartridże. Ale był to dosyć, że tak powiem, ekscentryczny i dosyć droga zabawka w porównaniu oczywiście do tanich żyletek. I
I wtedy weszło coś takiego. Gillette wymyśliło taką oto, powiedziałbym, ciekawą, nieciekawą maszynkę, która była takim już rasowym graczem na rynku w latach 70. Maszynka produkowana do 2009 roku, więc jeszcze bardzo do niedawna. Maszynka G2 lub nazywana też w Stanach Zjednoczonych maszynka Track 2. Maszynka Track 2, czy tam Track 2, jeśli się nie mylę, ze względu na to, że ma ona wymienne ostrze na dwóch takich łyżwach lub dwóch takich torach. Moja pochodzi, konkretnie ma oznaczenie F1. Mam nadzieję, że to tutaj widać. Literki są wybite i ukryte tutaj w tych dwóch miejscach. F1 oznacza rok 1985 i jego pierwszą kwartę. Tak oznaczało Gillette w tamtym czasie, więc prawie mój rocznik. Więc dzisiaj ogolę się taką oto maszynką, również bardzo, bardzo ciekawą. Ma bardzo dużą historię, mnóstwo filmów na jej temat. Więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj podczas filmu powstawiać Wam pewne wstawki. Jeśli nie, to zrobię to na samym początku i na końcu, byście sobie zobaczyli, z jaką dozą humoru wtedy Gillette podchodziło do golenia, co mi się szalenie podobało. Jest to, co należy zaznaczyć, jest to maszynka, która ma dwa ostrza przede wszystkim. Tak ona się prezentuje, ale nie posiada jednej rzeczy, której ja osobiście nie znosiłem, jeśli dobrze pamiętam, zanim odkryłem maszynki na Gillette'ki. Nie znosiłem w Gillette Mach 3 lub już tam w kolejnych Fusion i tak dalej. One miały ten nawilżany pasek. Ten nawilżany pasek po prostu to było dla mnie przekleństwo. To się wszystko kleiło, jakoś tak dziwne uczucie dla twarzy, a tutaj tego nie ma. I tym sposobem mówię, no to spróbuję. G2, zobaczymy co to jest, zobaczymy jak się tym goli. Więc dzisiaj myślę dwa takie, że tak powiem, dość nietypowe produkty do golenia, no to myślę, że to dobry moment, by czas zacząć to dzisiejsze golenie w takim oto klimacie, prosto z Australii, z takim kremem, który ma być deluxe. Ja osobiście jestem po kilku goleniach z tym kremem i powiem szczerze, że mam troszeczkę mieszane uczucia, ale dlaczego, to Wam opowiem już pokrótce, już po goleniu. Do maszynki, do tej maszynki należałoby dodać, że również można było już do samej maszynki potem dostać oczywiście takie oto ciekawostki, takie oto wymienne ostrza, które dzisiaj tak naprawdę są bardzo, że tak powiem, już ciężko dostępne. Mi udało się dostać taki, że tak powiem, jeden taki właśnie blister składający się z pięciu oryginalnie zapakowanych maszynek. Maszynka moja pochodzi jeszcze z zachodnich Niemiec, bo to w tamtym czasie jeszcze produkowana, tak samo jak te, że tak powiem, wkłady, nawet widać, wyprodukowano w zachodnich Niemczech, więc no było to coś, w tamtym czasie to było naprawdę, naprawdę coś niesamowitego, mieć taką maszynkę. No cóż, ja osobiście, wiecie, że jestem fanem maszynek na żyletki, więc tutaj, teraz tak, przejdźmy do samego kremu. Zobaczcie, krem ma taką konsystencję takiego maziowego czegoś. Nie wiem, jak to nazwać, jest to troszeczkę przypominający mi coś jak smalec, o, tak lekko rozpuszczony smalec, taki dosyć gęsty, albo bardziej taki ser topiony, o, tak bym to nazwał. Jest to na pewno bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o wyjazdy. No i ja znalazłem tak naprawdę tylko
jeden sposób, jeśli chodzi o używanie tego produktu. Bo produkt jest według mnie takim produktem Shave Ready, czyli jest to produkt, który nanosimy na twarz, dodajemy wodę, tak jak krem Ruzel. Ale ten tutaj Deluxe, ta wersja Deluxe kremu od Uppercut, ma jedną fajną cechę, która mi się osobiście podoba. Tworzy naprawdę taką tłustą maść na twarzy. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale jest to coś innego. I stopniowo, gdy dodajemy wody, do tego kremu tworzy się po prostu na skórze taka tłusta zawiesina. O, tak to należałoby nazwać. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Po prostu mój słownik już jest wyczerpany, jeśli chodzi o konsystencję tego czegoś. Dosyć fajne, bo na pewno produkt dość kontrowersyjne, ale na pewno sprawdzi się na wyjazdy, gdzie ktoś nie chce zabierać ze sobą pędzla do wyrabiania piany. Nie ma tak naprawdę chwili. By wyrobić sobie tą pianę, no to w ten sposób kilka chwil dosłownie nanosimy na skórę, dajemy odrobinę także Gillette G2, po raz pierwszy maszynka kartridżowa na moim kanale. Osobiście wielu z Was prosiło Was o to, bym użył takiej maszynki, więc jeśli ja miałbym używać na swoim kanale maszynki na kartridże, to myślę, że byłaby to ta właśnie maszynka, bo muszę przyznać, że uwierzcie mi czy nie, tą maszynką bardzo przyjemnie się goli, wbrew pozorom. Jest to taka maszynka z tamtych czasów. Gdzie Gillette właśnie zaznaczało bardzo to, że bardzo duże znaczenie ma właśnie to podwójne ostrze. Dlaczego? Najkrócej zobrazuję Wam to film poglądowy, który mam nadzieję uda mi się wstawić gdzieś tutaj między wierszami, ale reklama amerykańska z tamtych czasów marki Gillette mówiła o tym, że jedno z tych ostrzy ścinało i podważało, a drugie, zanim włos zdążył się schować, ucinał jeszcze odrobinkę. Reklamy pokazywały to bardzo dobitnie, nawet tutaj na opakowaniu tej
Niestety cechą złą tej maszynki jest to, że wypłukiwanie jest niestety takie, jakie jest. Więc biorę odrobinę jeszcze tego specyfiku. Muszę przyznać właśnie, że tutaj ten krem ma to do siebie, że on nie tworzy piany, tylko tworzy taką właśnie tłustą maść na skórze, dzięki której tej mazi po prostu maszynka płynie po skórze i robi, mam nadzieję, to co do niej należy. Muszę przyznać, że to bardzo dziwne uczucie, ponieważ muszę delikatnie dociskać tę maszynę, a też przyznaję, że po latach golenia się maszynką na żyletki mam taki nawyk, który wyrobiłem sobie, że nie dociskam nigdy maszyny do skóry. A tutaj jednak jest takie uczucie dziwne troszeczkę. Dobra. Także pozwólcie, że w miarę możliwości wydostanę to wszystko, co z tej maszynki tutaj jest. No ale widać, że w maszynie tutaj tej tłustej mazi zostało, więc mam nadzieję, że uda mi się to wydostać. Jeśli nie, to po prostu ten cartridge wyląduje w śmieciach. Więc czas na zimną wodę. Cóż mogę powiedzieć, właśnie ten Deluxe Shave Cream ma to do siebie, że zostawia taką dziwną powłokę na skórze, dosyć tłustą, którą naprawdę ciężko ze skóry zmyć. I choćbym bardzo się starał, to niestety jest to dosyć ciężkie do wykonania, więc dzisiaj w nosie piany nie ma, trochę na uszach, więc nic tutaj tragicznego się nie stało. Jest dosyć przyjemnie, a to wszystko za zasługą maszynki Gillette Track 2 lub Gillette G2, o której zapomniałem wspomnieć. Zobaczcie, tutaj Gillette właśnie na odwrocie opakowania chwali się swoim systemem golenia, które pokazuje, że pierwsze ostrze goli i wyciąga kawałek włosa, a drugie jeszcze dodatkowo ten mały taki kawalindek włosa ucina i po prostu nie pozwala, zanim ten włos, że tak powiem, wróci do cebulki, no to jest obcięty
i tak naprawdę nie ma potrzeby golenia więcej. Sam efekt golenia uważam za fenomenalny, że tak powiem. W mojej ocenie bardzo fajna maszynka dla kogoś, kto goli się codziennie, kto na przykład lubi takie maszynki, takie eksperymenty z maszynkami, no to naprawdę polecam. Polecam, bo to bardzo fajna maszyna. Dość dziwna, ale więc pozwólcie, że użyję oczywiście oczaru wirginijskiego. Długo go nie używałem, a sam krem tutaj, który dzisiaj używałem już po nałożeniu na skórę, bo o tym zapomniałem powiedzieć, jakoś tak, że tak powiem, ani nie chłodzi, nie powoduje żadnego wow, po prostu ma takie właściwości dla skóry, które są, że tak powiem, mało spotykane i powodują naprawdę bardzo, że tak powiem, taką oblepiającą maź na skórze. Dziwne uczucie, dość osobliwe. Powiem szczerze, że nie spotkałem się nigdy więcej nigdzie z takim produktem, bo nawet Ruzel, pamiętacie, w tym blaszanym tyglu, po prostu był już takim, powiedziałbym, gotowym produktem. To jest, powiedziałbym, taki półprodukt gotowy, albo powiedziałbym, że produkt, który jest gotowy, ale tak w połowie, bo jest on, zobaczcie, w takiej kremowej konsystencji, ale bardzo, bardzo tłustej. Rozsmarowujemy, golimy i to jest to. To jest to wszystko, że tak powiem. Na pewno produkt polecany dla tych, którzy nie mają czasu na zabawy z pędzlem, a potrzebują raz, dwa się ogolić bez większych problemów. Więc teraz czas na wodę po goleniu, która mówi sama o sobie, że jest wodą kolońską, w której występują zapachy mandarynki, patchouli oraz przypraw. Uppercut Deluxe posiada oczywiście psikacz, którego ja nie będę używał bezpośrednio, żeby nie napsikać sobie oczywiście do oka, bo mam trochę złe doświadczenia z takimi psikaczami bezpośrednio na twarz, potem oczy szczypią. Także zapach bardzo przyjemny, odświeżający, powiedziałbym, bardzo wiosenny. To jest taki klimat golenia, bardzo wiosennego golenia, w którym naprawdę bardzo fajnie czuć owoce, wetiwerię, tą paczulę oraz przyprawy. Przyprawy mam na myśli tutaj drzewo sandałowe, tak bym je tutaj określił. Bardzo przyjemny, dość nieklejąca jest ta woda, ona się bardzo szybko wchłania, więc tutaj mówiąc po polsku, podbródkowy Deluxe zrobił naprawdę bardzo fajny produkt po goleniu, bo do golenia produkt, no powiedziałbym, że jeszcze się nie spotkałem z czymś takim i naprawdę wszystkim tym, którzy lubią takie, powiedziałbym, troszeczkę kontrowersyjne produkty do golenia, no to polecam. Polecam, bo jest to naprawdę coś, z czym się nie spotkaliście jeszcze do golenia. Również polecam tutaj kanał Pomadowego, który zyskał mój szacunek poprzez nakręcenie tego filmu i właśnie on tam też opowiadał o tym, że miał z tym problem, nie umiał sobie z tym poradzić, bo w ogóle to mu ta piana nie wychodziła. No a Gillette G2, no to już jest naprawdę produkt kolekcjonerski dla prawdziwych koneserów golenia tradycyjnego, więc tutaj również zachęcam. Bardzo, bardzo fajny, ciekawy, bardzo fajna, ciekawa maszynka, która myślę jeszcze nie raz zawita na moich goleniach, ponieważ bardzo przyjemnie mi się nią goli, muszę przyznać. Dziwne, ale fajne golenie. Także tutaj Gillette, jeśli żyłbym w latach 80., to pewnie goliłbym się czymś takim, ponieważ na pewno maszynka z Gilletta była wtedy raczej niedostępna, a jeśli udałoby mi się kupić taką, to pewnie bym takiej używał.
Także dziękuję już za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Takie troszeczkę niecodzienne golenie. Sam nie wiedziałem do końca, jak to tutaj zebrać w całość, ale myślę, że połączenie tak nietypowych produktów przypadło Wam do gustu. I tymczasem dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się już tym razem w normalnych okolicznościach golitkowych z całym zestawem. No a zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i przede wszystkim bardzo, bardzo piracko. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć! Did you know that Gillette developed the twin blade razor? That is why the G2 shaves you close, then closer still. We've never had a better shave, right? Right. The world's first twin blade razor.